Zajęcia plastyczne, taneczne, rozmaite warsztaty w osiedlowych domach kultury skończył się intensywny czas zorganizowanych ferii dla dzieci. Ferii, które jeśli chodzi o Poznań, były prawie bezśnieżne. Z jednej strony to, że nie ma śniegu, to najprawdopodobniej też powoduje, że jednak dzieci chętniej tutaj przychodzą, a nie idą na sanki. Gdyby ten śnieg był, myślę, że też wszystkim by nam zależało na tym, żeby jednak aktywnie na świeżym powietrzu spędzały czas. W ostatnim dniu ferii nie brakowało najmłodszych, którzy chcieli jednak jeszcze skorzystać z zimowych sportów. Cieszę się, że tak zakończyłam ferię. Tak mi się właśnie wydaje, że bo po feriach jest taki wypoczęty wreszcie. Na sportowo i rodzinnie, z jedną córką, dwie są w domu i się uczą. Już, niestety. Dziś można było w Poznaniu w naukę wejść płynnie i bez wkuwania. Pasjonaci podziemi przybliżali na Jeżycach historię PRL-u. Kultowa pralka Frania, rower Wigry 3 czy charakterystyczna garderoba. Moda PRL-u wymagała sporej kreatywności, nie wszystko było w sklepach. Jest czapeczka, stroje, zapomniane stroje wojskowe. Dla mnie PRL to lata spędzone w harcerstwie, mundurek pod spodem, kuferek jeszcze po ojcu, no i miziuszatek, ikona tamtych czasów. Ale bajki były tylko o godzinie 19 w jedynej państwowej telewizji. Pamiętam, jak córka jeszcze była chyba sporo mniejsza od niego, coś było właśnie o telewizji. Coś rozmawiamy o telewizji, mówię, teraz macie fajnie, mówię, tyle programów telewizji, wszyscy mamy i tak dalej, i tak dalej. A ja jeszcze pamiętam, że był jeden program, nie? I czarno-biały. Poleciała do mamy, do kuchni i się pytała, czy tata tak mówi, to jest prawda? Młodym ludziom trudno uwierzyć, że tak wyglądało życie w Polsce w sumie nie tak dawno, choć dla nich to historia z książek. Przede wszystkim dla najmłodszych mamy tutaj zgromadzone przedmioty z okresu PRL-u, które praktycznie nigdy nie widziały i nie używały. Taki klimat tutaj panujący historyczny. Tutaj jest ta część bardziej PRL-owa, tam taka jeszcze z II wojny. Myślę, że to tak fajnie pokazuje realia tamtych dawnych czasów. Ponad 300 eksponatów w schronie przeciwlotniczym przy ulicy Kościelnej będzie można jeszcze oglądać w ostatnią niedzielę lutego i w dwie marcowe. Co dwa tygodnie w niedzielę od 14 do 19. A kalendarz jest dla uczniów nieubłagany. Jutro szkoła. To jest bardzo smutne. Krzysztof Czub, Puls Dnia.